Dzień dobry, witam widzów festiwalu Etuda and Anima. Otwieram panel dyskusyjny Konkurs Anima Polski. Nazywam się Weronika Stencel i mam przyjemność dzisiaj z państwem rozmawiać. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy. Przed nami dyskusja z twórcami, z pięcioma twórcami. Wymienię państwa i proszę o przywitanie się. Pani Agata Zych, animacja Antropocen. Dzień dobry. Dobry. Pan Maciej Wierzyński, animacja Prawo i Bezprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Daria Kopiec, animacja Własne Śmieci. Witam. Dzień dobry. Pani Karolina Kajetanowicz, Widzę Otchłań. Dzień dobry. Oraz pani Olga Kłyszewicz i Coś Jeszcze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć. Tak jak mówiłam, pierwsza pani Agata Zych, Antropocen. Chciałam zapytać na samym początku, jak wyglądała współpraca z narratorami tutaj animacji. Warto wspomnieć, że są to dzieci, które tutaj nadają taki lekki, humorystyczny ton całości. One opowiadają o tym, w jaki sposób dbać o nasz ekosystem, w jaki sposób powinniśmy zwracać uwagę i uczulić się na te problemy, z jakimi się stykamy współcześnie. Jak wyglądała współpraca z dziećmi? Współpraca była bardzo przyjemna, to na pewno, ale też zajęła dużo czasu, że tak powiem, bo chciałam, żeby każde dziecko mogło się swobodnie wypowiedzieć i jakby i też przywyknąć do sytuacji, do mojej osoby. Jakby też starałam się nie narzucać im żadnych odpowiedzi ani przemyśleń sama. Zadawałam im tylko pytanie, jakby czym jest dla nich ochrona środowiska, żeby same mogły się rozwinąć na ten temat. I wydaje mi się, że wyszło to dosyć prawdziwie, a na tym mi szczególnie zależało właśnie. A wracając do tej pracy, właśnie to była też bardzo często zabawna, bo dzieci bardzo mocno odbiegały od tematu często i gdzieś tam opowiadały mi o różnych zupełnie innych rzeczach, ale też zdziwiłam się właśnie, jak bardzo dużo wiedzą na temat ekologii, na temat tego, co się teraz dzieje, i też wszystkie jednogłośnie mówiły jakby o tym, że co jest dobre, a co złe. Co też mnie zdziwiło i bardzo pozytywnie zaskoczyło. Rozumiem, że dzieci miały zadawane pytania, tak? I odpowiadały po prostu na nie, mówiły o swoich, o zasadach, które pamiętały, których się nauczyły, które właśnie dotyczą ekosystemu. I państwo nagrywali ich głosy, później przystosowywali w obróbce technicznej te głosy do obrazu, do animacji, żeby to było spójne i klarowne. Tak to było, tak? Dokładnie. W sensie na samym początku powstały nagrania z dziećmi i jakby one były dla mnie inspiracją dla rysunków, które powstały później. No jakby dzieciaki były główną narracją w tym filmie, więc jakby no i inspiracją. A no i tyle chyba. Rozumiem, a czy dzieci... Niech pani mówi. Przepraszam, wracając właśnie do tego pytania, jakie pytania zostały dzieciom zadawane, no to właśnie tak jak mówiłam, że zadawałam tylko pytanie, czym jest dla nich ochrona środowiska i potem co robią w tym kierunku. Jakby właśnie, żeby ich nie nakierunkowywać w żadną stronę, dlatego że jak zadawałam im pytanie już takie stricte nakierowane bardziej, to one wyczuwały po prostu w moim głosie to, co ja chcę usłyszeć. Czy mają być za, czy przeciw, czy coś takiego, więc jakby szybko od tego odeszłam i starałam się z nich wyciągnąć coś, żeby same zaczęły temat, o tak. Mhm. Dlatego to było trochę czasochłonne.
Rozumiem, ale przyjemna, rozumiem, też praca z dziećmi. Dzieci są bardzo inspirujące, to też widać w warstwie wizualnej filmu, w której właściwie widzimy ten ekosystem oczami dziecka, jego taką wyobraźnią. To jest lekkie, przyjemne, właśnie humorystyczne, ale nie odbiega od poważnego tematu, z którym się każdy z nas mierzy. Przypomina o tym, że jednak ekosystem, środowisko, w którym żyjemy, jest bardzo ważne do tej egzystencji, żebyśmy po prostu przetrwali jako gatunek ludzki. Chciałam zapytać też, czy dzieci wiedzą, co to jest antropocen, tutaj tytułowe pojęcie antropocen, bo to jest takie pojęcie, bym powiedziała, naukowe, bardziej specjalistyczne. I czy dzieci od razu wiedziały, jak reagowały na to słowo? Dzieci kompletnie nie wiedziały, co to. Wydaje mi się, że spotykam się z tym, że większość dorosłych tak naprawdę nie wie, co to. I ja też to pojęcie poznałam z jakiś rok temu tak naprawdę. Dlatego jakby tłumaczyłam im od razu, o co chodzi, a też jakby samo to pojęcie też nie było jakby kluczowe i ważne w samym procesie tej pracy z dziećmi, dlatego że jakby też w tym jest wartość, że one wiedzą, co to jest antropocen, tak jakby z życia. I jakby powiedziałam im, co one robią i tak dalej. I umiały o tym opowiedzieć, nie znając w ogóle tego pojęcia też. Więc to też jest takie ciekawe, mi się wydaje. Tutaj też spieszę z wyjaśnieniem dla tych dorosłych, którzy nie wiedzą. Ja też patrzyłam na te specjalistyczne pojęcie w internecie. Antropocen to epoka geologiczna charakteryzująca się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system planety Ziemia. Ciekawe, tutaj na pierwszy plan wychodzi ten wpływ człowieka. Wydaje mi się, że to też łączy się ściśle z tą cząstką antropo w nazwie. Ciekawe jest to, że czy ma Pani takie przekonanie, tutaj też pytam o ten gatunek ludzki, że dzieci wrażliwe bardzo na to środowisko, które nas otacza, zauważające te detale, być może naturę, która jest dla nich istotniejsza, bo jednak dorośli mają tą tendencję odrzucania i popadania w jakiś taki rytm codzienności, miejskości, która właśnie odbiega od świata takiej natury, wyobraźni, a dzieci są na to jednak uwrażliwione. Czy uważa Pani, że dzieci właśnie są mądrzejsze, że powinny być tymi komentatorami, które przywołają, które obudzą człowieka, obudzą społeczeństwo do tego, byśmy w końcu coś zrobili, byśmy się właśnie przywołali do porządku i zaczęli dbać o tą ziemię? Jestem zdania, że one są mądrzejsze jakby w teorii, bo też uważam, że dzieci nie do końca zdają sobie sprawę, tak jak my, dorośli, możemy zdać sobie z tego sprawę, jakby, jakie to są problemy, jakiej skali, że tak powiem. Ale właśnie zależało mi właśnie na pracy z dziećmi z tego względu, że są one dla nas takim przykładem, że one wiedzą, że to jest po prostu złe. Dorośli w jakiś sposób często gdzieś tam omijają pewne rzeczy albo jakby uważają, że od nich to nie zależy, jakby od jednej osoby. Jakby dzieci wiedzą, że to jest po prostu złe i nie podważają w ogóle tego, a też jakby chciałam wywołać takie poczucie odpowiedzialności w dorosłych przez to właśnie, że dzieci jakby, no tak jak w animacji widać, że nieraz gdzieś tam krążą wokół tematu, ale nie do końca też wiedzą, o czym mówią, a dorośli rozumieją to, co dzieci miały na myśli i więc jakby automatycznie stawiam ich na miejscu tych bardziej odpowiedzialnych, którzy powinni nad tym zapanować, że tak powiem, a z jakiegoś problemu mają z tym problem, więc wydaje mi się, że dzieci jak najbardziej mogą być inspiracją dla dorosłych właśnie w tym takim podejściu niepodważania chociażby pewnych faktów. Super, bardzo mi się podoba to podejście, że animacja, forma też animacji filmu, która ma ten potencjał takiego wyobrażeniowego mówienia, narracji wyobrażeniowej bliskiej też dzieciom, w sposób lekki może przypomnieć o takich kluczowych, być może podstawowych zasadach
zasadach naszego jestestwa, no bo co my zrobimy bez tej ziemi jako ludzie? No można sobie zadać to pytanie, ale można też bardzo szybko o nim zapomnieć i bardzo się cieszę, że gdzieś tam wśród tych wszystkich filmów na naszym festiwalu znalazł się również taki temat pokazany w sposób lekki, a jednak temat bardzo poważny i który nie powinien być gdzieś tam spychany w głąb człowieka, bo on się odezwie, pewnie się odezwie, więc musimy mieć wszyscy to na uwadze. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przejdę do następnej osoby, a jest nią pan Maciej Wierzejski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Pana animacja nazywa się Prawo i Bezprawie. Tutaj już na pierwszy rzut oka, nawet bez oglądania animacji, można sobie pomyśleć, że to jest jakiś kontrast, taki bardzo, bardzo mocna opozycja taka tytułowa. I chciałam zapytać, czy zależało panu, żeby tak uderzyć odbiorcę? Czy ten tytuł jest trochę prowokacyjny? Chodzi o podobieństwo z partią rządzącą, jeśli chodzi o tytuł, czy... Nie, bardziej chodzi o ten kontrast, taki kontrast na zasadzie opozycji, prawo i bezprawie. Tak, tak, tylko o to właściwie chodzi. Tak, tak, jak najbardziej. Film generalnie opowiada o policjantach, którzy powinni reprezentować, być stróżami prawa, czyli jakby pilnować jego przestrzegania. No, w pewnym momencie filmu jest przewrót i jakby no, pomyślałem, że to będzie odpowiednio reprezentowało fabułę. Bardzo ciekawa jest narracja w tym filmie, która od razu się narzuca od pierwszych słów właściwie. Chciałam zapytać, dlaczego tak ważny stał się ten głos komendanta, tego, który nadaje, właśnie wskazuje na potrzeby policjantów, nadaje sensu i wartości ich pracy, bardzo znacząco na nich wpływa, oni są posłuszni, podporządkowani, on właściwie ten głos tworzy ten świat, który gdzieś tam się zarysowuje. I chciałam zapytać, dlaczego zdecydował się pan na taki głos prowadzący, taki specyficzny głos prowadzący? Mam trochę problem techniczny, trochę słyszałem to, wiem, że chodziło o głos komendanta, który był prowadzący na początku filmu i był istotny dla bohaterów, ale czy mógłbym poprosić o zakończenie tego pytania, bo końcówkę bardzo słyszałem poszarpaną. Przepraszam. Po prostu pytam, dlaczego ten głos komendanta jest tak decydujący i zdecydował się pan na to, żeby on skonstruował od początku już ten świat, bo on ma olbrzymie znaczenie, nadaje sens tym ludziom, nadaje wartość im pracy, znaczy pokazuje też, wskazuje na potrzeby tych ludzi i tak. On jest bardzo silny na początku i pytanie, dlaczego, skąd to się wzięło? Jasne. Wydaje mi się, że podczas pracy nad tym filmem bardzo chciałem, żeby to prawo na początku filmu było takie bardzo czarno-białe. Ten szef pokazuje ten świat i ich osiągnięcia swoich policjantów w bardzo taki klarowny sposób i jakby bez wątpliwości. W późniejszej części filmu jakby te wartości są podważane bez tej jego narracji i widać, że jakby ci bohaterowie później się zaczynają trochę gubić bez tego szefa i jakby są tacy zostawieni sami sobie, a no to później mam dość tragiczny efekt w filmie. Tak, to jest bardzo ciekawe, że pan łączy taką humorystyczną przewrotność z bardzo gorzkim zakończeniem i takim... Na początku zdawałoby się, że to jest humorystyczna animacja,
taka właśnie przewrotna. Odwrócimy tutaj rolę, że policjanci, którzy są w mieście, stracili właściwie pracę, stracili wartość, bo już nie ma przestępczości, jest zero przestępczości. I co oni teraz mają począć, biedni, bo po prostu nie wiedzą, gdzie iść, co robić. Komendant ich zwalnia, to bardzo ciekawy zabieg. A później się to wszystko odwraca i ma bardzo poważne konsekwencje. Nie chcę tutaj zdradzać też końcówki animacji, bo każdy jeszcze może ją zobaczyć. Ale chciałam zapytać, bo pan wspomniał o czymś takim jak budowanie świata na binarności, na czerni i bieli. Właśnie dlaczego animacja stworzona przez pana, Prawo i bezprawie, jest taką animacją budowaną na bieli, właśnie takiej pustce, przestrzenna pustka tam dominuje i właściwie te rysy postaci są ledwo zarysowane, one się pojawiają i wiemy dokładnie, o co chodzi, bo tam nie ma problemu ze zrozumieniem, że ktoś się pojawił, że coś się stało, że ktoś wystrzelił, że jakie ktoś ma zamiary, bo to wszystko jest czytelne i to jest właśnie ciekawe. Tak. Ale skąd ten pomysł, żeby właściwie w taki też dosyć skrajny sposób podejść do tworzenia filmu? Rzadko się to zdarza, bo raczej mam wrażenie, że twórcy decydują się na jakieś efekty, a tutaj jest bardzo prosto. Tak. Rzeczywiście technika trochę wynikała z jakby innych priorytetów w tym filmie. W idealnym świecie chciałbym, żeby w tym filmie było trochę więcej czerni, żeby on był trochę bardziej kontrastowy, ale jakby jeśli mogłem wybrać priorytetyzowanie na przykład płynności animacji albo jakiegoś bardziej przemyślanego ruchu, to zawsze wybierałem jakby tą animację ponad na przykład kolorowanie. Wydaje mi się, że kolorowe filmy są świetne, ale osobiście mam dość jakieś takie opory przed taką... Animacja już jest dość czasochłonną techniką, i kolorowanie tych wszystkich kolejnych klatek, pomimo wszystkich ułatwień, które są dzisiaj dostępne, mimo wszystko jest bardzo mozolną pracą i to też się złożyło na to, jak ten film ostatecznie wygląda. Tak, ale też wydaje mi się, że jako widzowie mamy styczność z taką oryginalną kreską, jednak nie da się tutaj podrobić jej. Ona też wystarcza, myślę, do zarysowania tego świata, więc ta technika też jest taka, rozumiem, że jest prosta, ale też taka mam wrażenie, że pan zaufał tej kresce, która prowadzi narrację. Nie słychać, tak? Jest problem? Przepraszam, ja mam trochę problemy techniczne. Ja spróbuję zmienić źródło internetu i jeśli moglibyśmy... Mam bardzo duże problemy ze zrozumieniem pytań, także postaram się zmienić internet, jeśli będzie taka możliwość. Może nie wiem, ile to będzie trwało. Postaram się jak najszybciej, w przeciągu kilku minut. Dobrze, w takim razie okej. Przejdziemy do następnej osoby, a do tego wątku jeszcze wrócimy. Kolejnym twórczynią jest pani Daria Kopiec, która stworzyła animację pod tytułem Własne śmieci. Czy się słyszymy? Dzień dobry. Słyszymy. Ciekawa animacja ze względu na groteskę, tak bym zaczęła z panią dyskusję i chciałabym zapytać o temat takiej paranoi, presji rodzicielskiej i figur rodziców, które się tam kształtują w tej animacji. I od strony merytorycznej, czy można powiedzieć, że ci rodzice to jest jakiś taki wewnętrzny krytyk, który zostaje wpuszczony do wnętrza dziecka i tam się zagnieżdża i później ciężko się go pozbyć? I
Czy miała Pani na celu pokazanie tego z punktu widzenia osoby, takiego wnętrza dziecka? To jest moje pierwsze pytanie. W pewnym sensie tak. Moim celem było pokazanie pewnego mechanizmu, który zostaje nam trochę wgrany wraz z naszym rozwojem i w ogóle życiem w rodzinie. Że to jest jakiś rodzaj takiej utopii rodziny, która tak nas chroni, rodziców, którzy są opiekunami, jako przewodnikami, a tak naprawdę też jednocześnie ten kontrast tragiczny, że też ich lęki, jakieś mechanizmy destrukcyjne lub niedostosowanie jest troszeczkę przekazywane nam podczas jakby naszego rozwoju, naszego wychowania. I jakby ta nasza swoboda i ten nasz swobodny charakter jako dziecka zostaje, czy to przez nich, czy to przez jakieś takie tendencje cywilizacyjne, bardzo mocno temperowany i ustawiany. I kiedy jesteśmy w takim momencie podejmowania dorosłej decyzji, a dorosłość to jest dla mnie pewien moment, w którym próbujemy dokopać się w ogóle, które treści i które słowa są nasze, które myśli jakby faktycznie wypływają z naszego serca, z naszej potrzeby, a które są po prostu, tak jak u mojego bohatera, wgrane przez po prostu. Więc ja myślę, że to, co pani zawarła w słowach, czyli ten krytyczny rodzic, który jest w nas, ja nazwałabym jako pewien rodzaj niedostrojenia się na poziomie potrzeb po prostu rodzica i dziecka, ponieważ ci rodzice w filmie, oni w jakiś sposób chcą odpowiadać na jego potrzeby, ale są jakoś niedostrojeni, po prostu widzą, że widać, że po prostu ta ich troska bywa dla niego po prostu bolesna, a wręcz destrukcyjna. Tak, szczególnie to widać. Oni mają własny plan na dziecko i próbują w nim zaszczepić ten plan. Niezwykle ważne wydaje mi się, żeby wyrazić to wszystko, co pani powiedziała, niezwykle rozbudowana jest w tej animacji warstwa dźwiękowa. Jestem pod wrażeniem naprawdę tego, w jaki sposób zadziałały tutaj dźwięki, które budują tą sytuację przy stole. Pojawiają się bohaterowie matka, ojciec i syn. Animacja jest podzielona też na dania, to jest bardzo ciekawe, dania, posiłki, co jest zabiegiem takim trochę humorystycznym, właśnie groteskowym. I w trakcie tych posiłków są takie przemowy, takie paranoiczne wręcz, przemowy matki, wzdychania, takie właściwie sądy ojca też na temat dziecka. Ale chciałam zapytać o ten język i ponakładane głosy i pojawiający się tam język francuski. Dlaczego pani zdecydowała się akurat na francuski i takie zwroty, które mi się to skojarzyło z jakimś takim trochę pastiszem savoir vivre przy stole i trochę takim graniem taką czymś eleganckim, czymś takim, co ma być właśnie kulturalne, takie on-en, bym powiedziała. Ale dlaczego właśnie ten francuski akurat tutaj buduje tą warstwę? Są takie wykrzyknienia przy tym stole po francusku. A więc trochę zacznę od końca, a przejdę do początku pytania, ponieważ dużo tam się zawarło treści, które faktycznie były istotne podczas realizacji. Podoba mi się ta interpretacja, którą pani zaproponowała, tego takiego właśnie naszego polskiego zapotrzenia, może już teraz mniej, ale jednak gdzieś w takim romantycznym ujęciu w stronę jakby Francji, to istnieje w naszym umyśle jako takiego trochę savoir vivre, który trochę ubiera białe rękawiczki do jednak dość krwawej walki, której tak naprawdę ofiarą pada dziecko, a w takim uniwersalnym znaczeniu tak naprawdę cały system rodzinny, no bo tutaj nie ma jednej ofiary. I faktycznie można to tak
zrozumieć, jak pani zinterpretowała, że jest to faktycznie jakaś taka zbrodnia w białych rękawiczkach. Dla mnie jakby też jakby te francuskie słowa są usprawiedliwione poprzez to, że ta nasza kobieca bohaterka w pewnym sensie jakiś rodzaj marzenia o bliskości tego naszego głównego bohatera, którego ja nazywam osobiście kaseciakiem, ponieważ jego wnętrze to kaseta magnetofonowa w jakiś sposób i jakby taśma magnetofonowa, która po prostu cały czas pracuje w jego wnętrzu. I ona jest jakby trenowana przez tych swoich rodziców, to przynajmniej widzimy, że co ma wgrane, jakby jakimi słowami operuje. I widzimy ją jako gimnastyczkę, baletnicę, a balet kojarzy mi się z jakąś takim ogromną dyscypliną i rygorem, wręcz ekstremalnym. I też wszystkie jakby komendy, które są zapożyczone w balecie, też są z języka francuskiego. Tak więc ten francuski jakby z tego też powodu w jakiś sposób tam się przemyka. A co do warstwy muzycznej, tutaj wspomnę o kompozytorce Natalii Czekale, która jest autorką jakby tej warstwy muzycznej. My z Natalią pracujemy również w teatrze i znamy się w tej współpracy i pewne nasze doświadczenia teatralne i taki rodzaj też myślenia dźwiękiem chciałam przenieść też na przestrzeń właśnie języka filmu animowanego, tym bardziej, że to, co przed chwileczką pani powiedziała, troszeczkę animacja daje to, że możemy w pewien sposób stworzyć ten groteskowy obraz przez nałożenie czegoś, jakiegoś dużego doświadczenia, które jest rozciągnięte w czasie i skomprymować go w małej, krótkiej fabule, budując bardziej symboliczną opowieść, alegoryczną. I tutaj faktycznie ta warstwa dźwiękowa poza estetyzującą funkcją przybiera też funkcję narracyjną, opowiadającą, jak nawarstwia się to, jak te słowa, jakie one mają siłę i taką jakby moc, która jakby przenika wszystko wręcz. To jest niezwykle ważne, co pani powiedziała, że to jest siła. Faktycznie to jest siła, ja bym powiedziała więcej, że to jest uniwersalne echo, które można poczuć, można się w jakiś sposób, myślę, z tym utożsamić, bo te słowa, które się pojawiają, które słyszymy z ust rodziców, myślę, że są całkiem realne. To są całkiem realne słowa, czasami wymogi w stosunku do dzieci i nakładana na nich presja. Więc ciekawe jest też to, że z punktu widzenia też upływającego czasu, jako dorosły człowiek można sobie uświadomić na podstawie na przykład takiej animacji, tą rozpiętość między tym, jak bardzo jesteśmy zależni od opinii na przykład rodzicieli, a jak ma się do tego nasza autonomiczność w danej chwili. To jest niezwykle ważne, bo bez tego tak naprawdę mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie podejmować własnych decyzji. Że zawsze gdzieś to echo, te słowa, właśnie te słowa, które pojawiają się w tej animacji, mogą mieć olbrzymi wpływ na to, jak myślimy, co robimy, mogą czasami gasić marzenia, plany. To jest bardzo ciekawe i myślę, że pod względem psychologicznym bardzo istotne i cieszę się, że to zaistniało. Mam jeszcze takie pytanie, bo pani wspomniała o tancerkach. Ja jeszcze chciałam zapytać właśnie ta cała obudowa cyrkowa, klauni, którzy się tam pojawiają. Co to jest za warstwa? Czy to jest ta warstwa wyobrażeniowa jeszcze z dziecka? Co ona oznacza? Bo faktycznie jest taka warstwa bardziej abstrakcyjna, która się pojawia przy stole. Jakiś klaun, który nagle pojawia się obok dziecka, trochę przerażający, trochę właśnie cyrkowy, groteskowy. Łączy się z tym światem, ale jest jednak odrębny. Nie jest rodzicem dziecka, nie pojawia się w tym świecie, tylko bardziej pochodzi z jakiegoś wyobrażenia, mam tutaj wrażenie. Mhm.
Tak, bo tak jak pani wcześniej powiedziała, film jest podzielony, ma taką bardzo jasną strukturę na trzy dania, które już są pewnym rodzajem żartu, ale też występują trzy pryzmaty, trzy perspektywy widzenia tej historii. A mianowicie mamy tę jak gdyby realną sytuację spotkania przy stole, czyli syna oraz jego rodziców. Mamy warstwę jakby wnętrza naszego kasyciaka, czyli widzimy jakby jakie treści są nagrywane, jakby co jest odtwarzane, że to jest pewien rodzaj mechanizmu, ale też jest ta warstwa retrospekcyjna, która jest ujęta formalnie, bo każda też ma troszeczkę inny formalny i wizualny po prostu swój wymiar. I ta warstwa retrospekcji, ona jest opowiadana poprzez taki rodzaj teatrzyku papierowego, czyli no trochę takiego cyrku. Więc akurat ten moment, o którym pani wspomina, jest takim jakby przeniesieniem, taką wizją już na pewnym etapie szaleństwa tego głównego bohatera, gdzie ta jakby postać z retrospekcji szefa po prostu nagle siada przy tym rodzinnym stole, co oczywiście daje tylko i wyłącznie pretekst rodzicom do tego, żeby być jeszcze bardziej zmartwionym, co dzieje się po prostu z jego synem. Po prostu ta warstwa retrospekcyjna, ta przeszłość cały czas determinuje rzeczywistość i na różne sposoby, czy to w słowach, czy to w parafrazach tych słów, repetycji tych słów, czy po prostu nagle w jakimś sposób pojawianiu się osób z przeszłości realnie przy danym stole jakby służy temu, jak to, co przeżywamy, jak to, co zostaje nam po prostu nagrane na naszym dysku, co przeżyliśmy, jaki ma wpływ. I teraz jest kwestia tylko decyzji lub umiejętności, no nie wiem, oddzielenia tego i zweryfikowania, co nam jest potrzebne, co jest nasze i jakie wnioski z tego wyciągamy. To myślę, że jakaś taka trudna lekcja dorosłości, przed którą każdy z nas stoi. Tak, myślę też, że to też współgra z takim przekonaniem tych rodziców, którzy pojawiają się przy stole, szczególnie matka, która chciałaby samą sobą nakarmić tego syna, więc tutaj też taki posiłek matki, która daje, ma takie przekonanie przynajmniej, że daje najlepsze z siebie, niejako przymuszając go do tego jedzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te spostrzeżenia. Kolejna nasza autorka, kolejna twórczyni animacji to pani Karolina Kajetanowicz. Dzień dobry. Ciekawe jest dla mnie to, w animacji widzę otchłań, że szukając informacji, czym się pani inspirowała, no to można szybko zorientować się, że jest to postać Bolesława Leśmiana i utwór Otchłań. Skąd taki pomysł? Dlaczego Bolesław Leśmian? Czy to pani fascynacje literackie? Czy to autor, który jest pani bliski? Czy może pani powiedzieć, dlaczego akurat on stał się też takim niejako powodem, myślę, do stworzenia filmu? Tak, dokładnie tak było. To jest autor, który był mi bliski od zawsze. Znaczy no, naprawdę jeszcze od podstawówki mi towarzyszył. I prawdę mówiąc, praca nad tym filmem nie zaczęła się od Leśmiana, tylko zaczęła się od mojego pomysłu, który był zupełnie oderwany od tego tekstu. I wróciłam do tego tekstu dopiero na etapie szukania tytułu, tak naprawdę. Czyli ten tekst na pewno wpłynął na jakąś tam moją wrażliwość, na pomysły, które miałam, na wyobraźnię, więc myślę, że on się tam gdzieś przebija spoza tytułu też. Tak, bardzo ciekawe jest to, ja przeczytałam sobie ten utwór Leśmiana dokładnie i mam takie wrażenie, że otchłań, tytułowa otchłań, jest tam takim bytem odrębnym od człowieka, staje się niejako postacią.
Ciekawe to jest, bo otchłań bardziej jako chyba zjawisko, jako coś abstrakcyjnego, pojęcie otchłani, ono żyje i jest obecne w języku, a tutaj otchłań jako postać. Mam wrażenie, jest to taki motyw bardzo plastyczny i do zaadaptowania w animacji, co się właśnie dzieje u pani. Chciałam zapytać, czy tą otchłań, tytułową otchłań, czy da się ją oswoić, czy da się ją zaakceptować? No to bardzo ciekawe pytanie, bo tak jak mówiłam, ten film jakby jest trochę obok tego wiersza. I w nim wydaje mi się, że ta otchłań pozostaje wewnątrz bohaterów, że ona nie, znaczy no jej nie poprowadziłam jako bohatera. Natomiast myślę, że tak osobiście myślę, że tej otchłani nie powinno się oswajać, że ona po prostu powinna sobie istnieć w każdym z nas i no, ma swoje miejsce w nas, we wszystkich żywych istotach. Taka część ciemna i przestraszona i niezgłębiona. Tak. To ciekawe, bo mam wrażenie, ja to tak nazwałam, jest tam taki efekt w animacji jak las węszony. Mam tutaj na myśli to, że pojawia się taki, pojawia się tam pies, który właśnie przedziera się przez las, słychać jego węch, taki wytężony węch, trochę taki instynkt się w tym psie uruchamia, mam wrażenie. I mam wrażenie, że on właśnie prowadzi, ten pies prowadzi gdzieś tam do otchłani, że działa pani też tak estetycznie, kolorystycznie, mieszając, kontrastując ciemne kolory z jasnymi kolorami. I chciałam zapytać, czy zastanawiała się pani, czy są kolory bezkresne, czy są kolory otchłani, no bo czy kolor czarny odpowiada tej otchłani? Raczej nie, raczej tutaj mi chodziło o taką otchłań psychiczną i to w bohaterze człowieka, ale rzeczywiście pojawia się tam otchłań jako ciemność tego lasu. I no, żeby też za dużo nie zdradzać, to dla psa ta ciemność nie jest absolutna, bo on chłonie świat wszystkimi zmysłami, natomiast człowiek dociera do punktu, w którym jest kompletnie zagubiony w tej ciemności i nie potrafi sobie no, poradzić z tą otchłanią i w sobie, i na zewnątrz. Nie akceptuje jakby tej dzikiej części, która jest no, nie do zrozumienia i nie do zobaczenia. A to stwierdzenie widzę otchłań, ono jest takim stwierdzeniem jako ja. Ja widzę otchłań w pierwszej osobie i chciałam zapytać, od czego pani zaczęła konstruowanie w ogóle świata przedstawionego? Co było bazą do tego, żeby poprowadzić tą narrację w taki sposób? Mam tu na myśli kolejne, następujące po sobie sekwencje scen. Jak to przebiegało, ta praca? Od początku byłam pewna, że chcę, żeby to był film również o percepcji i o percepcji dwóch różnych osób z dwóch różnych gatunków, które mają w tym samym momencie zupełnie inną wrażliwość, zupełnie inaczej skonstruowane zmysły, skupiają się na czymś innym, mają inny świat wewnętrzny. I wiedziałam, że chcę zrobić ten film z pierwszej osoby. Znaczy, żeby nie było tam w ogóle ujęć, w których widać dwóch bohaterów idących obok siebie, tylko żebyśmy widzieli ich oczami na zmianę. No i ta decyzja o tym, żeby skontrastować maksymalnie ze sobą te perspektywy, no, wydała mi się dosyć naturalna w tej sytuacji. Wiedziałam, że chcę, znaczy zaczęłam w ogóle od myśli o perspektywie psa i wiedziałam, że chcę, żeby ten film był pełen zapachów, pełen kolorów i właściwie bardziej musiałam się zmierzyć z tym, jak ma wyglądać punkt widzenia człowieka w zestawieniu z tym węszeniem po lesie. To bardzo ciekawe, co pani mówi, bo jako widzowie właśnie mamy okazję widzieć te różne sposoby widzenia, ale tak naprawdę wychodzi na to, że one pokazują krajobraz lasu, tajemniczego lasu, w który się zagłębiamy, który przemierzamy,
w którym nie wiadomo w sumie, co nas czyha, bo las jest taką trochę przestrzenią, za drzew może się coś pojawić nagle, coś wyskoczyć. Nie wiemy do końca. Ma taką aurę tajemniczości, takiej nieprzeniknioności. Skąd też las tutaj jako taka przestrzeń się pojawił? Czy on od początku towarzyszył tej otchłani? Chyba tak. Znaczy, miałam parę takich pomysłów, które miały się dziać w trawie po prostu i bardziej w takiej skali mikro, jakichś zapachów myszek, owadów, rzeczy, których w ogóle człowiek nie zauważa. Ale ten las jest mi też bardzo bliski ze względu na to, że ja całe dzieciństwo biegałam po lasach. Też kiedy wracam teraz do domu rodzinnego i idę z psem na spacer, to idę do tego lasu i faktycznie ten fragment drogi gdzieś tam jest wzorowany na ścieżce, którą chodzę z psem. Też ważne było dla mnie, żeby oni weszli rzeczywiście w las, żeby nie szli ścieżką leśną, tylko żeby szli na przełaj przez krzaki, żeby to był taki dziki, prawdziwy las. No tak, wydaje się, że przez ten właśnie dziki las, przez te przedzieranie się możemy też właśnie doświadczyć tej otchłani, bo może właśnie to są elementy, które do niej prowadzą i całe to spektrum właśnie przedzierania się tej akcji prowadzi do nicości, do otchłani. To ciekawe, że tak to ze sobą współgra i mam też wrażenie, że to jest taka trochę psychizacja krajobrazu, bo pani powiedziała, że tutaj widzimy to oczami i psa, i człowieka, więc mamy takie przemieszanie perspektyw. Ciekawe, bo w rezultacie dochodzimy do punktu, w którym po prostu otchłań jest, tak jak też pani stwierdziła, i najlepiej chyba ją zostawić taką jaka jest, a próbować ją uchwycić w różnych formach, które są nam jako ludziom dostępne, między innymi w animacji. Bardzo dziękuję. Za rozmowę o tym. I ostatni nasz gość, pani Olga Kłyszewicz, animacja i coś jeszcze. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Ten czas się przemieszał już. Tak. Pani Olga Kłyszewicz jest autorką takiej opowiastki właściwie o ptakach, o dwóch zwierzętach, które są głównymi bohaterami w tym filmie i nadają znaczenia. Właściwie one budują cały świat przedstawiony. Chciałam przedstawić, dlaczego akurat kruki, dlaczego ptaki, dlaczego w takim układzie, dlaczego dwa ptaki? Znaczy w ogóle ptaki są dla mnie zwierzętami, które uwielbiam, które są wyjątkowo emocjonalne, nie wiem jak to powiedzieć. Niby jakby mają bardzo... Przepraszam, ale rozprasza mnie to strasznie i słyszę swój głos gdzieś tam w głośniku. Czy to jest moja wina? Czy... Spróbujemy. Tak, bo słyszę się podwójnie. Nie wiem, czy damy radę troszeczkę ściszyć. Czy jest lepiej teraz? Raz, dwa, trzy. Jest lepiej, chyba czy dalej? Chyba troszkę lepiej, ale tak? Nadal słyszę. Ale troszkę lepiej. A może będzie okej. Okay. A może pani spróbuje przyciszyć też? Znaczy ja mam na słuchawkach, więc tutaj nic chyba nie... Chyba, że tak... No, może tak ściszę. No chyba teraz jest okej. Okay. Jest okej, okay, lepiej? Dobrze. Tak, nie słyszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc wracając do pytania, ptaki są tymi zwierzętami, które gdzieś tam spotykam jakoś codziennie, czy w mieście, czy w parku, czy w lesie, czy gdziekolwiek indziej. I zawsze to były zwierzęta, na które najbardziej zwracałam uwagę jako dziecko. I gdzieś tam wśród wszystkich papużek i nimfek, które miałam, gdzieś utknęły mi jako właśnie bardzo emocjonalne, chociaż skryte zwierzęta. I na początku, jak wymyślałam pomysł na film, to chciałam w ogóle zrobić o ptakach także, ale o bardziej
może bardziej pod kątem takiego filmu przyrodniczego, żeby pokazać, jakie mają zachowania, jak to wszystko wygląda. Gdzieś dopiero później ten pomysł uległ znacznej zmianie i gdzieś w te ptaki tchnęłam jakąś taką cząstkę ludzką bardziej i takie zachowania, które są typowo właśnie ludzkie. I wydały mi się w ogóle jako te zwierzęta tutaj odpowiednie, ponieważ na ogół kojarzą się one z jakąś wolnością, przez posiadanie skrzydeł, przez możliwość lotu, a tutaj ta wolność jest zupełnie ograniczona i wydało mi się to takim bardzo dobrym kontrastem, który mogę tam przekazać. Więc gdzieś tam ten... Tak, wydaje gdzieś mi tam się... ten... proszę, proszę. Proszę, niech pani jeszcze dokończy. Znaczy, chciałam powiedzieć, że ten kontrast jest, jakby one są ograniczone nie tylko fizycznie, bo fizycznie trochę też, ale też bardziej psychicznie i że ten kontrast właśnie pomiędzy ich fizycznością a tym ograniczeniem psychicznym jest tam przez to bardzo dobrze widoczny, tak mi się wydaje. Tak, zgadzam się, że to jest widoczne i ptaki są tutaj symbolem tych troszeczkę zniewolonych zwierząt, które jednak są zamknięte w tym ekranie, bo widzimy to na ekranie i ten ekran raz jest biały, później czarnieje, ale innym elementem istotnym, który zarządza tym światem, są ręce. Widzimy te ptaki w takiej sytuacji trudnej bardzo, bo ręce stają się tutaj elementem zarządzającym. To jest symbol jakiejś presji. Chciałam zapytać, czy ręce można czytać właśnie jako fatum, jako los, który jest nieunikniony, który ustawia nas wobec siebie. No bo ptaki tutaj, jak pani powiedziała, są reprezentantami ludzkich zachowań. Mają ten pierwiastek takich czułych, wrażliwych punktów. I te ręce są bezlitosne, wydaje się. Ustawiają je, przynoszą, przenoszą, tykają, naruszają ich właśnie tą prywatność taką cielesną. I chciałam zapytać, dlaczego ręce? Dlaczego na przykład tam się nie pojawiają nogi? Znaczy, może tak zacznę od pierwszej części, że to może nie tyle fatum i los, co... Bardziej chodziło mi troszkę o pokazanie jakiejś naszej podświadomości. Tak jak teraz słuchałam pani Darii, która opowiadała o swoim filmie, to doszłam do wniosku, że tam jest bardzo dużo też tego, co ja chciałam przekazać swoim filmem. Czyli czegoś takiego, co jako dzieci jeszcze czym nasiąkamy i to nie tylko przez wychowanie, też przez otoczenie, jakie nas otacza, przez cywilizację i tak dalej. I później te wszystkie wpojone rzeczy gdzieś tam na jakimś etapie życia wychodzą i przeszkadzają nam podejmować decyzje, jakie byśmy chcieli podjąć. Więc tutaj te ręce są właśnie czymś takim, co na początku jest trochę może niezauważalne, że te ptaki nie reagują za bardzo, tylko się poddają tym dłoniom. I to w końcu no, prowadzi do jakiejś tragedii, już tam nie będę mówić konkretnie, ale no, nie jest to dobre, bo to jest wciąż podążanie za jakąś ścieżką, którą ktoś nam troszkę wymyślił czy narzucił, a nie życie w zgodzie ze sobą. Więc jakby dłonie mi się wydały tutaj dobrym no, narzędziem w jakiś sposób, żeby pokazać ten wpływ cudzy, z którym musimy się zmagać. Też tutaj nie będę wspominać, co się tam dokładnie stało, ale mam wrażenie, że jest tam jeszcze jedno przekonanie w tej animacji zawarte, że mimo tej presji i tego wszystkiego, o czym pani opowiada, to jest jednak taki cień nadziei, że te ptaki znajdują jakieś takie porozumienie chyba w momencie tego cierpienia wspólnego, jak się zaczynają orientować, że właściwie doświadczają tego samego, że są sobie bliskie, że są może takie same, nie właśnie odrębne. I to jest być może takie bardzo uniwersalne też przekonanie płynące z tego filmu, że warto zauważyć jakieś właśnie podobieństwa w gatunkach. To jest też bardzo ciekawe, że
tutaj to zostało pokazane na przykładzie ptaków, a jest właśnie bardzo uniwersalne, bardzo nam bliskie jako ludziom i przypomina o czymś też, myślę, podstawowym. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi? Znaczy, cieszę się, że pani to tak odbiera, także jak najbardziej o to mi chodziło, bo też troszkę się obawiałam, że wybór tego, znaczy tych zwierząt będzie nie do końca jakby pomagał w utożsamieniu się w pewien sposób, ale skoro to się udało, to bardzo się cieszę i faktycznie jest tam ten wątek łączenia się w cierpieniu. Więc no, nie jest to zbyt pozytywne, ale jednak wydźwięk ma pozytywny, że musiało się po prostu stać coś tragicznego, żeby tę dwójkę połączyć jakoś naturalnym uczuciem, niewymuszonym. Tak, ale też właśnie dochodzi do sprzeciwienia się chyba tej presji, takiej sile wyższej, co jest bardzo ciekawe i też jest do przemyślenia, myślę, indywidualnie. Bardzo się cieszę, że ta animacja nie została jednak skonstruowana na takiej zasadzie bieli i czerni, tylko i wyłącznie, bo pojawiają się szarości. Dla mnie to jest oznaka, ja zwróciłam na to uwagę, bo mam wrażenie, że animacje budowane na takim kontraście czerni i bieli często też wyznaczają taką drogę myślenia o świecie, jako o tym, takim kontrastowym, zbudowanym na opozycjach, a tu ta szarość jest jednak wyrazem tego, że właśnie to cierpienie, być może uświadomienie sobie czegoś, w jakiej jesteśmy sytuacji, nie tylko ja, ale ten drugi, pomaga nam dostrzec te kolory rzeczywistości, która jednak nie jest tak prosta i zła albo dobra. I to jest bardzo, bardzo fajne posunięcie. Chciałam zapytać, jak się pani po prostu tworzyło tą animację? Jak długo to trwało? Znaczy w ogóle samo wymyślanie pomysłu no było dość zabawne, bo to był film, który zrobiłam na zakończenie 4. roku studiów. I pamiętam, że do końca czerwca musiałam zamknąć cały projekt łącznie z animatikiem i gdzieś 2 tygodnie przed zaliczeniem, przed zamknięciem tego projektu zmieniłam ten pomysł zupełnie i po prostu siedząc w pokoju wieczorem myślałam o tym, jaki bym chciała film zrobić i nagle pojawiły mi się 2 ptaki w kompletnej pustce, w kompletnej bieli i jakaś taka właśnie siła, która nie pozwala im robić tego, co by chciały, więc gdzieś tam ten pomysł bardzo łatwo mi przyszedł do głowy w ostatnim momencie, a samo animowanie no, było bardzo przyjemne, bo ja też wolę pracować na komputerze, bo to jest animacja komputerowa. Gdzieś tam ma w sobie, mam nadzieję, widoczne takie rysy akwarelowe. To jest akwarelka, której wykorzystałam teksturę po prostu, żeby to jakoś wyglądało tak, jakbym chciała. No i tak, no, generalnie dobrze to wspominam. Tak, ta akwarelka jest widoczna, potwierdzam. Są takie plamy szare, które też fajnie pokazują tą strukturę skrzydeł, tego grzbietu ptaków, więc jednak no, stwierdzam, że to jest dopracowane też w takim szczególe, więc jest też takie atrakcyjne wizualnie. Bardzo dziękuję za rozmowę o ptakach i o wydźwięku filmu. I coś jeszcze, to była Olga Kłyszewicz. Czy jest z nami pan Maciej Wierzejski? Jeszcze na sam koniec chciałabym... Tak, jestem i słyszę pytanie. Słyszę. Super. Spróbuję powrócić i zrekonstruować, na czym stanęliśmy wcześniej, jaki wątek się pojawił. Mówiłam o języku wizualnym pana animacji. I mówiłam o tym, że to jest odważne posunięcie, żeby zrezygnować z kolorów, posłużyć się tylko taką oryginalną, autorską kreską, która jest w sumie nie do podrobienia i jest charakterystyczna dla pana. Czy miał pan problemy przy tworzeniu tej historii, w sensie takiej akcji, bo mam wrażenie, że tam pod koniec, w takich punktach kulminacyjnych, kiedy już nie chcę tutaj zdradzać za dużo, pojawia się też taka trochę bezradność wśród policjantów. Pewne momenty są takie właśnie ledwo widzialne. Jak pan pracował nad tymi momentami kulminacyjnymi w filmie?
Nie wiem, szczerze powiedziawszy, myślę, że dużo z tych rzeczy wyszło tak dość naturalnie. W trakcie pracy było dość momentami intensywnie. Koniec filmu był bardzo, bardzo pracowity. I trochę przeszacowałem swoje możliwości, i mimo wszystko zajęło to dużo więcej czasu niż oryginalnie szacowałem. Także wydaje mi się, że niektóre z tych rzeczy po prostu były z decyzji takich wizualnych i tego, jak ostatecznie film wygląda, było też wynikiem tego, że po prostu nie miałem w sumie możliwości zastanowić się nad niektórymi rzeczami albo je przerobić. I często po prostu było tak, że po prostu musiałem, widziałem, że mam określony czas i po prostu musiałem jakby zrealizować. Także to jest taki dość jakby prosto z fazy projektowania filmu od razu już na klatki często było te rzeczy przelewane. Także to dość organicznie też powstawało, szczerze powiedziawszy. Rozumiem. Ja miałam takie wrażenie, oglądając animację, że właściwie ta biel tak pochłania te postacie, niemalże czasami właśnie ledwo je widać. Ciekawy zabieg, bo ta biel też może dużo mówić o tej przestrzeni. Być może no, braku właśnie sensu, no, tak to można interpretować. Ciekawe, że właśnie posunął się pan do takiego efektu, bo mam wrażenie, że rzadko to jest spotykane, żeby jednak tak prosta animacja była prezentowana. Oczywiście jest to też odważne, uważam, bo raczej twórcy decydują się jednak na jakąś konkretną taką technikę wzbogacającą, taką bardziej z efektami, z różnymi strukturami, a tutaj jest no, prawo i bezprawie czarno, czarno na białym, to jest Tak, tak tak, tak, tak. rysowane, tak wyrysowane, mam wrażenie, z rozmachem, spontanicznie, tak właśnie dynamicznie bardzo. I to jest ciekawe, że tak się właśnie stało. To chyba wszystko. Bardzo dziękuję wszystkim za uczestniczenie w tym panelu. Było mi bardzo miło z Państwem dyskutować. Mam nadzieję do zobaczenia jeszcze kiedyś. Do widzenia. Dziękuję. Do Cześć. widzenia. Dzięki. Dziękujemy. Do widzenia. Nada di, nada di, nada di.